Kochani, badania nie bardzo naukowe, ale za to bardzo ciekawe, informują ludzkość, że ponad 65% żonatych facetów przestaje na weselu pić w momencie, kiedy żona powie stop, ani kieliszka więcej. I oni wtedy przestają pić. Proszę bardzo, informuję Was, że badania pseudonaukowe podają również, że ponad 70% żonatych facetów nie jest w stanie kupić proszku do prania, bo nie wie, jaki używa żona. Nie wie, stoją pod półką z proszkami i nie wiedzą. Kochani, ponad 75% żonatych facetów nie jest w stanie znaleźć w domu słoiku z dżemem truskawkowym, jak się skończy ten, który jest w lodówce. Nie wie, gdzie znajduje się słoik zapasowy. Nawet jak mu się powie, że jest w domu, to on bezradnie rozłoży ręce, bo on nie wie gdzie, bo to wie żona. Kochani, badania nie bardzo naukowe mówią, że 80%, ponad 80% żonatych facetów nie potrafi ugotować rosołu, nie mówiąc o barszczu ukraińskim, nie wspominając o krupniku. Kochani, to jeszcze nie wszystko. 85% żonatych facetów nie decyduje, co będzie na obiad dnia następnego. Żony owszem czasami pytają, co byś kochanie zjadł, a potem i tak on zjada to, co ona ugotowała. A ona mu tłumaczy, no bo to właśnie chciałeś, bo ty to bardzo lubisz. Kochani, to nie wszystko. Badania pseudonaukowe podają, że 90% żonatych facetów nie jest w stanie pójść do lekarza bez żony. To żona wybiera lekarza. Żona kontaktuje się z kardiologiem, ponieważ mąż się źle czuje. Uwaga! Wniosek z badań pseudonaukowych. Drogie panie, wasi mężowie są całkowicie uzależnieni od tego, co wy im szykujecie do jedzenia, co wy im gotujecie. To znaczy, jeżeli twój mąż jest w stanie przedzawałowym, to jest to twoja zasługa. To jest zasługa tego, że to, co ty mu podajesz na talerzu, jest dla niego nie dość, że niezdrowe, jest dla niego zabójcze i doprowadziło go do stanu przedzawałowego. Droga kobieto, informuję cię, że tak jest od wielu pokoleń. Mój dziadek zmarł na zawał serca, jedząc to, co mu babcia gotowała. A co mu babcia gotowała? To, co dziadek najbardziej lubił i to, co było popularne i uznane w kraju między
nie są łożycką, a Bogiem. I tu jada się takie rzeczy, które są uznane za zdrowe, smaczne i pożywne. A że one potrafią mężczyznę zabić, to już to wiadomo od wielu lat. Dlatego, droga kobieto, ty masz wpływ na to, jak długo będzie żył twój mężczyzna i w jakim stanie. I dlatego nie możesz się od tego momentu tłumaczyć, że ty nie wiedziałaś, że karmienie faceta węglowodanami, cukrami i tłuszczem, a na dodatek białkiem, jest dla niego zabójcze. I to nie tylko dla jego serca, także dla jego prostaty i testosteronu.